Dzień dobry, witamy w podsumowaniu tygodnia na rynkach. Ja się nazywam Paweł Sołtys. Dzisiaj jest piątek, 8 dzień listopada, a po mojej prawej melduje się Kamil Cisowski, czyli, jak nie mam bez zmian, dyrektor działu analiz oraz doradztwa inwestycyjnego w domu inwestycyjnym Xelion. Zgadza się. Dzień dobry Państwu. Nic się nie zmieniło, mimo że październik za nami i nie widzieliśmy się tydzień temu. Sporo do podsumowywania. Sporo się wydarzyło. Sporo się wydarzyło. Państwu przypominam, że można zadawać pytania Kamilowi Cisowskiemu. Służy do tego formularz, który jest pod transmisją. Jesteśmy również na Facebooku, tam trwa nasza transmisja i w komentarzach pod transmisją można zadawać pytania dotyczące tego, co dzieje się właśnie na rynkach. A ja zacznę od wydarzenia tego tygodnia, mianowicie od tego, że wreszcie poznaliśmy, co rząd zamierza w sprawie OFE i likwidacji tych funduszy. Ma to nastąpić w połowie przyszłego roku. Dużych niespodzianek nie ma, poza tym, że lekko się to nam opóźni na 1 lipca, nie na końcówkę maja. W każdym razie OFE zostaną przekształcone w IKE albo, jak kto woli, zlikwidowane, a pieniądze, które były w OFE, powędrują do indywidualnych kont emerytalnych z lekkim dyskontem, czyli dokładnie 15%. Minimalnym. Minimalne, tak. Niezauważalnym. Czy Kamil Cisowski jest w obozie tych, którzy twierdzą, że no jak to, podatek trzeba opodatkować, no 15% się należy. Każdy by od tego zapłacił podatek, czy w gronie tych państwo nam zabiera, drugi rozbiór OFE, znowu zabrali nam nasze pieniądze. To znaczy, ja powiem tak, jest to na pewno w gronie osób, które uważają, że temat OFE trzeba zakończyć wreszcie. Tak? Czy to nie jest żadne zaskoczenie, że po wyborach ten temat wrócił? Mówiono, że on został zatrzymany też z przyczyn jakby politycznych, bo wiadomo, że ta kwestia tych 15% budzi kontrowersje. Natomiast ja jestem na pewno w gronie osób, które nie zdecydują się na pozostanie w ZUS-ie, tylko wezmą tych 15%, jak to się mówi, na klatę i pozwolą, żeby te środki się zamieniły w IKE. Kwestia tego, czy ta stawka jest właściwa, niewłaściwa, to ma rzeczywiście jakieś tam racjonalne uzasadnienie, jeżeli chodzi o efektywne opodatkowanie, choć oczywiście nie jest, myślę, żadną tajemnicą dla nikogo, że jest to również korzystne z perspektywy bieżących finansów państwa i stąd zapewne taka decyzja, bo równie dobrze można byłoby pokazać, że nie ma to żadnego związku i sprawić, że te środki będą na przykład opodatkowane w momencie, kiedy się będzie je wyciągało. No i tutaj właśnie również trwała dyskusja, ten właśnie aspekt budżetowy, o którym Pan wspomniał, to podkreślali ci, którzy zwracali też uwagę na drobne zmiany w stosunku do pierwotnego projektu ustawy OFE, czyli że większość tej opłaty przekształceniowej będzie księgowana w przyszłym roku, wtedy kiedy ten budżet jest trochę bardziej napięty. No a z drugiej strony pojawiły się też inne koncepcje, niekoniecznie opodatkowanie na sam koniec, tylko na przykład równomiernie w trakcie całego trwania oszczędzania, w zależności od tego, ile ktoś tam będzie oszczędzał, można byłoby to opodatkować, a miałoby to mieć wymiar również rynkowy, no bo taki jest program, w którym teraz jesteśmy. Duża wypłata opłaty przekształceniowej wymagałaby właśnie solidnego nagromadzenia gotówki w OFE po to, żeby móc taką opłatę zapłacić. No ale ta gotówka jest, więc to nie będzie problem. Myślę, że te założenia mówiące o tym, że ten minimalny próg zaangażowania w akcje, który ma spadać o 2,5% rocznie, jest jakby wystarczającym czynnikiem, żeby podaż wynikająca z tego, że te środki będą z IKE wypływały, była mniejsza niż by była w kolejnych latach, gdyby OFE pozostały w stanie niezmienionym, więc jakby od tej strony się nie obawiam, a jeżeli chodzi o propozycję innego opodatkowania, no to tutaj z kolei nie mam żadnych złudzeń, tak? Te pieniądze są po prostu potrzebne, więc jasne, tylko że pytanie o jakby pole do manewru zarządzających środkami zgromadzonymi przez przyszłych emerytów w momencie, kiedy ta pula jest uszczuplona, no pewnie elastyczność, jeżeli chodzi o dobór portfela, jest też mniejsza, tak? Jest. W chwili obecnej, w miejscu, gdzie znajduje się giełda, w ogóle jest pytanie, jaką elastyczność mają zarządzający funduszami emerytalnymi, czy
Są to fundusze w OFE czy po przekształceniu w IKE, bo oczywiste jest, że poważniejsze zmiany w portfelu trwają niezwykle długo. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest w tym momencie jakby temat drugorzędny. Najważniejsze jest, żeby rynek wreszcie wiedział, jaki ma być łączny odpływ środków z tego tytułu. Opłata przekształceniowa jest wyceniona. Różnica dość często omawiana jest taka, że zakładano, że 50% środków pozostanie w IKE. Teraz się mówi o 80% środków, które mają pozostać w IKE, co oczywiście też służy pewnym założeniom budżetowym. Natomiast ja zakładam, że to się okaże prawda, że niewiele osób się zdecyduje na przejście do ZUS-u. Na ten temat akurat z Piotrem Kuczyńskim się mocno spierałem. Jeżeli chodzi o przechodzenie do ZUS-u, na pewno tak będzie, ponieważ domyślną opcją będzie właśnie przechodzenie na IKE i trzeba będzie zawnioskować o to, żeby środki to jest przeszły do ZUS-u. Pierwsza rzecz. Ja bardzo wierzę w rolnictwo polskich obywateli, więc każda sytuacja, w której coś się dzieje automatycznie, zwłaszcza, że w większości przypadków naprawdę nie mówimy o dużych pieniądzach. To nie jest decyzja egzystencjonalna, jeżeli ktoś ma zgromadzonych 10 tysięcy złotych, czy to ma być tu, czy tam. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że no Piotr też patrzył na to z perspektywy osoby, która już jest na emeryturze, ma dobrą emeryturę i ma podstawy, żeby wierzyć, że będzie miała tą dobrą emeryturę do czasu, aż przestanie ją pobierać. Z perspektywy dzisiejszych 30-40-latków ja wierzę bardzo w to, że istnieje głębokie przekonanie, że nawet jeżeli im coś w tej chwili jest obiecywane i to coś to jest ta stopa zastąpienia 30%, to nawet tego prawdopodobnie nie dostaną. Ja przynajmniej jak widzę druki z ZUS-u, które przychodzą do mnie raz do roku z moją przyszłą emeryturą, to niestety mam poważne obawy, że to też nie jest prawda, że do czasu jak ja będę emerytem, to będzie emerytura obywatelska i każde pieniądze moje, które do ZUS-u trafiają, trafiają tam na darmo. Dobrze, w takim razie kończymy temat OFE na teraz i przejdźmy do tego, co do tych dalszych podsumowań. Gdybyśmy spotkali się dokładnie tydzień temu, w Dzień Wszystkich Świętych, mielibyśmy okazję odnotować, że kurs euro w odniesieniu do złotego znalazł się naprawdę bardzo nisko, 4,25, spektakularny zjazd o 14 nawet ponad groszy w stosunku do szczytu jeszcze z września. No i gdzieś tam się to w tym tygodniu zatrzymało, natomiast październik był najbardziej udanym miesiącem dla złotego pod tym względem, zdaje się, że od marca 2016 roku. Z czego ta siła złotego wynika i czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Ja myślę, że złoto było niedowartościowane, natomiast ja nie spodziewam się w żaden sposób, żeby to był początek na razie jeszcze jakiegoś większego trendu. Sytuacja moim zdaniem w tym momencie jest taka, że rosnące nadzieje na to, że Brexit odbędzie się w uporządkowany sposób, sprawiły, że bardzo silnie zaczął umacniać się funt brytyjski, który no jednak jest na tyle istotną walutą, że pociągnął całe szersze dostosowanie na rynku walutowym, ciągnąc za sobą euro, pozostałe waluty europejskie. Tak? Został zrobiony dołek na euro-dolarze, wystarczająco silne odbicie, żeby potencjalnie uważać, że minimum jest jakby za nami, nawet jeżeli w tym momencie na fali rozmów amerykańsko-chińskich wydaje się, że dolar może się jeszcze przez chwilę umacniać z powrotem, to nie widzę tutaj jakby potencjału do dalszej aprecjacji. To było środowisko bardzo sprzyjające dla złotego. Natomiast ponieważ nasza polityka monetarna jest w tym momencie sztywna i wydaje mi się, że każdy, kto ją śledzi, nie zakłada żadnych działań ani w jedną, ani w drugą stronę ze strony Rady Polityki Pieniężnej, to ja w tym momencie nie do końca widzę powód, dla którego złoty miałby rozpocząć jakikolwiek trend wzrostowy czy spadkowy bardziej długotrwały. To jest raczej to samo środowisko, w którym pozostajemy od lat tak naprawdę, czyli pomiędzy poziomami euro złotego 4,40, 4,20, 4,25. Poruszamy się tak naprawdę w trendzie bocznym. Jeżeli widzimy 4,40, to jest to okazja tak naprawdę, żeby się odwracać. Tak samo w momencie, w którym widzimy kursy 4,20, 4,25, to złotówkę prawdopodobnie trzeba sprzedawać. Czyli krótko mówiąc, złoty
bez zmian, jesteśmy w jakimś tam horyzoncie trendu bocznego. Rozumiem, że też wyczerpuje się ewentualne paliwo do grania pod jeszcze mocniejsze wzrosty złotego, to znaczy sprawa Brexitu jest zakończona, która mogłaby nam pomóc, coś jeszcze? Sprawa Brexitu nie jest właśnie moim zdaniem zakończona. Ja myślę, że może być korekta rzeczywiście i euro, i funta względem dolara. Dlatego, że chociaż scenariusz bazowy jest taki, że konserwatyści wygrają wybory w Wielkiej Brytanii, będą mieli większość i rzeczywiście do końca stycznia będziemy mieli ten etap zakończony, tak? No to nie jest tak, że ryzyko tego, że znowu będziemy mieli parlament, który nie będzie w stanie podjąć żadnej decyzji, jest minimalne, bo patrząc po wycenach bookmacherów, to mówimy o szansach rzędu 40%. Na pewno wiele złego zrobił Nigel Farage z partią Brexit, wystawiając wszędzie, gdzie mógł tak naprawdę swoich kandydatów. Nikt z tych kandydatów do Izby Gmin się nie dostanie, bo tak działa ordynacja brytyjska, że jak masz poparcie rzędu 9-10%, to nie możesz na to liczyć. Zresztą on o tym powinien bardzo dobrze wiedzieć, bo on chyba 8 razy bez powodzenia starał się dostać do brytyjskiego parlamentu. No ale zabiera te cenne punkty konserwatystom, co w kluczowych jakby okręgach może oznaczać więcej głosów dla Partii Pracy, czy ewentualnie w mniejszym stopniu dla demokratów. W takim razie zobaczymy jeszcze, co będzie działo się z Brexitem. Na pewno to, czego nauczyliśmy się w ostatnim czasie, to jest to, że brytyjska polityka jest nieprzewidywalna i tak naprawdę coś, co wydaje się już na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę może być jeszcze długi, długi marsz. Ja myślę, że warto na to patrzeć, żeby trochę otuchy poczuć, jak się patrzy na polską politykę. No więc właśnie. Porozmawiajmy zatem jeszcze w tym wątku walutowym, co może dalej się dziać z eurodolarem. Mówi Pan o ewentualnie zwyżkach dolara, tak? Czyli umacnieniu się dolara, czyli co? To 1,10,5, które teraz widzimy, to już jest koniec? Wydaje mi się, że nawet jakiś tam test tych tegorocznych minimów nie byłby wielkim zaskoczeniem, chociaż może do niego równie dobrze nie dojść. Natomiast do tego 12 grudnia, gdzie wyjaśni się sprawa brytyjska, wydaje mi się, że waluty europejskie mogą być pod presją, tym bardziej, że na to nakłada się właśnie kwestia rozmów handlowych, które ewidentnie dolara wspierają, jak pokazał chociaż bardzo ciekawy dzień wczorajszy. Czyli możemy spodziewać się co? Marsz w kierunku parytetu, tak? Nie, to jest tylko moja wizja krótkoterminowa dalszego umocnienia rzędu 1% na przykład, 1,5%, które nastąpi w ciągu najbliższego miesiąca od naszej rozmowy. Później wierzę w to, że ten trend umocnienia dolara został zatrzymany i dolar zacznie się osłabiać. Natomiast jeżeli patrzymy na to, gdzie w tym momencie są chociażby rentowności obligacji amerykańskich, no to okazuje się, że ten dolar ma miejsce, żeby się umocnić. A propos obligacji, myślę, że to temat, który na pewno wart jest podsumowania, ponieważ ostatnio w Europie naprawdę wyraźny odwrót od sytuacji. Obligacje już nie drożeją. Został ten trend odwrócony, rentowności idą w górę. Czyli co? Europejska gospodarka mija dołek? Nie, to nie jest moim zdaniem efekt poprawy w europejskiej gospodarce. To jest efekt tego, że w Europejskim Banku Centralnym zawiązała się ewidentnie koalicja, która wypowiadała się przeciwko ostatnim działaniom Mario Draghiego i która prawdopodobnie będzie miała wystarczającą siłę, żeby zablokować bicie kolejnych rekordów abstrakcji w polityce pieniężnej, jeżeli chciałaby je bić pani Lagarde, tak? Czyli jeżeli jednocześnie mamy w sojuszu przedstawicieli Niemiec, Francji plus paru mniej istotnych może państw typu Holandia, Austria, którzy się wypowiadają przeciwko dalszym działaniom, które są naprawdę na granicy zdrowego rozsądku i nie do końca jest jasne, czy przynoszą pozytywne efekty. Mówię tutaj na przykład o TLTRO? Nie, to akurat nie problem. Mówię o ewentualnych dalszych obniżkach stóp procentowych. No to widać, że te obligacje były po prostu zbyt drogie. To nie był nigdy stan, moim zdaniem, który był do utrzymania i wracamy do jakiejkolwiek szeroko rozumianej normalności, którą dla strefy euro prawdopodobnie są okolice 0 minus. Mówię tutaj o bezpiecznych obligacjach właśnie niemieckich na przykład. Czyli ten marsz też ma swoje, ten odwrót, ta korekta też ma swoje granice, czyli gdzieś w okolicach zera na niemieckich, na bundach, tak, 10-letnich? Moim zdaniem tak.
brzmi to oczywiście idiotycznie, kiedy się to wypowiada, natomiast okolice zerowej rentowności na bundzie pewnie już są okazją do kupna. Czyli jeszcze 25 setnych procenta jeszcze zostało, jeżeli chodzi o rentowność. Ja nie mogę do końca sobie w tym momencie wyobrazić sytuacji w horyzoncie dwóch najbliższych lat, gdzie Europejski Bank Centralny decyduje się na podwyżki stóp procentowych. Wiemy, że Mario Draghi liczył na to, że do tego dojdzie, nie doszło. No nawet były takie głosy, no nie cały rok temu, że Europejski Bank Centralny może tak technicznie sobie podbić, żeby potem było z czego schodzić, tak mówiąc umownie. Mieliśmy prawie dwa lata, gdzie gospodarka europejska rozwijała się szybciej niż amerykańska. Dalej prowadzono taką politykę monetarną jak w latach wcześniejszych. W tym momencie mamy do czynienia z sytuacją całkowicie przeciwną. Nawet jeżeli okaże się, że wzrost gospodarczy w Stanach chwilowo spadnie do 1% w tym kwartale, to prawdopodobnie odbije zdecydowanie szybciej niż w Europie. Nowe prognozy Komisji Europejskiej zakładają bodajże 1% wzrostu w tym roku, 1,2% w następnych, tak? My naprawdę jesteśmy blisko realnej granicy możliwości. Wzrosty dwuprocentowe to już jest marzenie tak naprawdę. Czy ta koalicja w Europejskim Banku Centralnym de facto zwiąże ręce, jeżeli chodzi o jakąś decyzyjność i pobudzanie wzrostu gospodarczego w strefie euro i przerzuci odpowiedzialność na kraje członkowskie, na rządy krajów członkowskich, żeby one ruszyły z programami stymulacyjnymi? Czy jaki może być tutaj scenariusz z punktu widzenia rynkowego? Ja osobiście bardzo na to liczę. W połączeniu ze słabnącą pozycją Angeli Merkel w Niemczech wydaje mi się, że przede wszystkim nadzieja rynkowa, poza innymi czynnikami, bo na przykład spółki niemieckie dobre raporty ostatnio pokazywały, Siemens chociażby, czy dzisiaj Allianz jest brany pod uwagę. Ale jakby pomijając tę kwestię, wzrost, siła DAX-a, która przecież zachowuje się, państwo jest w recesji, tak, cały czas o tym mówimy, DAX od kilku miesięcy jest lepszy niż giełda amerykańska. To jest po części efekt dyskontowania nadziei na to, że wreszcie zacznie się w Niemczech jakieś luzowanie fiskalne. I te nadzieje są były silne. Były te flirty już z 50 miliardami euro, które miały być przeznaczone na zielone inwestycje. To cały czas gdzieś tam jest w odwodzie. No to długa dyskusja byłaby, jaki to miałoby efekt rzeczywiście fiskalny. Natomiast no, nie chodzi tylko na Boga o politykę klimatyczną. Chodzi o rzeczywisty stymulus fiskalny państwa, które zmniejszyło swoje zadłużenie. To trzeba jakoś opakować. Dług jakoś publiczny w relacji do PKB spadł z 80% na 60%. Gospodarka jest w recesji, polityka monetarna wyczerpała swoje możliwości. No, w świetle tego, co dzieje się w reszcie świata, abstrakcją jest jakby to, że nie ma żadnej stymulacji fiskalnej. U nas stymulacja fiskalna odbywała się przy wzroście, który przekraczał 4%. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie jeszcze o tym, co wydarzyło się na złocie w ostatnim czasie, no bo złoto jest w okolicach poziomów, których nie widzieliśmy od praktycznie sierpnia, kiedy była ta szalony wzrost, który... Czy mieliśmy jeden ten zjazd w okolicy 1460? No mniej więcej, tak, ale... Wtedy okazał się chwilowy, teraz wygląda na to, że może okazać się chwilowy. Ja w to bardzo wierzę, dlatego że ten zjazd wynika z tej apokalipsy, która miała miejsce wczoraj na amerykańskich obligacjach. Tak? O tym się nie mówi moim zdaniem wystarczająco dużo. Dziesięciolatka amerykańska... Rentowność wzrosła w pewnym momencie o 15 punktów bazowych. To był największy ruch, jaki miał miejsce od czasu pierwszej sesji po wyborze Trumpa na prezydenta. Tak? Czy wydarzyło się coś aż tak ważnego? Moim zdaniem nie. Doszło do ewidentnego przestrzelenia, a jeszcze potrzeba pewnie paru godzin czy dnia, żeby rynek zaczął mówić o tym, że miejsce, w którym znalazła się krzywa rentowności amerykańskiej, w praktyce oznacza, że rynek przestał wyceniać jakiekolwiek obniżki stóp procentowych do końca przyszłego roku, nie tego roku. Dla mnie to jest ewidentne przestrzelenie, bo na poziomie świadomości przeciętnego inwestora to myślę, że jesteśmy w punkcie, gdzie no tak, Fed zatrzyma się w grudniu, ale w pierwszym kwartale ponownie zacznie obniżać stopy procentowe. To jest olbrzymia dysproporcja. Myślę, że rentowności dziesięciolatek powinny szybko wrócić do okolic 1,80 lub nawet niżej. Także no, dlatego, podjeżdżały już prawie pod 2, prawda? Także dlatego, że jeżeli nie wrócą, to wydaje mi się, że wywołają po prostu korektę na rynku akcji. Patrząc na to, jak o olbrzymim jakby
spadku awersji do ryzyka można mówić, jeżeli patrzymy na to, jak się korygowało złoto, jak się zachowały obligacje, no to wzrosty wczorajsze na Wall Street były śmieszne, no bo 0,2-0,3% to jest typowa sesja, gdzie nic się nie wydarzyło, tak? No więc to pokazuje, że w momencie, w którym dochodzimy do 1,90-2%, rentowność obligacji staje się problemem dla rynku akcji, bo ona oznacza, że Fed nie musi podejmować już żadnych działań luzujących. Także tutaj moim zdaniem taktycznie należy w tym momencie, czy nie należy, bo ja nie mogę mówić oczywiście o programie takich rzeczy, wydaje mi się, że to jest taki poziom, w którego okolicach i złoto, i dług amerykański staje się atrakcyjny. No i trzeba zaczekać na ewentualne ruchy na tych dwóch klasach aktywów, żeby mówić o tym, co dalej dla akcji. Czy ten, jednodniowy czy dwudniowy skok rentowności, jeżeli chodzi o obligacje amerykańskie, to jest, tak jak pan wspomniał, przestrzelenie, czy może jakiś efekt samonapędzającej się kuli, która, wiadomo, handel algorytmiczny czasami, jak może jakiś gruby palec pójdzie i tak dalej. Znaczy, to jest wszystko ze sobą powiązane, tak, jest to po prostu reakcja. Przypuszczam, że była olbrzymia ilość zleceń ustawionych wokół poprzedniego szczytu, który był w okolicach 1,90 i tych dodatkowych 5-6 punktów bazowych, które zostało zrobione i w dużej części już jest zakwestionowane, to był dokładnie ten efekt. Na razie zatrzymaliśmy się w okolicy 1,90 i zobaczymy, co będzie w takim razie dalej. Zmiany w indeksach Alior Bank i JSW wypadają z MSCI Poland. No i w związku z tym znajdują się pod presją, co w przypadku Aliora jakby dokłada troszeczkę kamyczka do ogródka niepomyślnych informacji w ostatnim czasie dla tego banku. Amrest zajmie miejsce, wchodzi do indeksu MSCI Poland. Moim zdaniem Amrest jest spółką, która znacznie lepiej pasuje do indeksu chociażby WIG20. Znaczy Amrest wchodzi tak do MSCI Poland, więc to jakby już nie jest pytanie, tak. Ale uważam, że naturalnie, że powinien zająć miejsce JSW w WIG20. No przecież ta spółka jest 4 razy więcej warta niż JSW po obecnej wycenie. Więc dla mnie jest to naturalne. Plus oczywiście uważam, że z uwagi na kwestię podziału sektorowego jest to korzystne dla samego indeksu dużych spółek. Jeżeli chodzi o wydarzenie na polskiej giełdzie, no to cały czas mamy te same utyskiwania, jak to jest właśnie, że w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam flirtujemy z rekordowymi poziomami, DAX również bardzo wysoko, a u nas... No ale ostatni miesiąc mieliśmy dobry. Już niedługo jest szansa, że wyjdziemy na zero year to date, tak? No więc właśnie. Wydaje mi się, że coś może się zmieniać rzeczywiście i że ta końcówka roku może być dobra, tak jak zazwyczaj. Ostatnio taka sezonowość się ciekawa pojawiła, że rzeczywiście czwarty kwartał jest bardzo dobry dla WIG20. W czwartym kwartale ubiegłego roku, kiedy waliła się giełda amerykańska, my przecież dołek zrobiliśmy w październiku, a rok wcześniej, 2017, był w ogóle świetnym rokiem dla WIG20. W tym momencie wydaje mi się, że prawdziwy test to jest bodajże 29 listopada i to trzecie dostosowanie benchmarków MSCI, które ma wywołać dodatkową podaż rzeczywiście na polskiej giełdzie z uwagi na wzrost wag Arabii Saudyjskiej i Chin. Analitycy twierdzą, że podaż to będzie 500-700 milionów i że może, zważywszy na to, że dwukrotnie okazywała się znacznie większa niż przypuszczano, na przykład w ogóle będzie niewidoczna. No więc właśnie, chciałbym przypomnieć, że raczej ruchy w drugą stronę, jeżeli chodzi o popyt, też nie były jakieś super spektakularne w przypadku dołączania do na przykład FTSE Russell, tak? Nie było to jakieś super dopalenie. Ja powiem szczerze, że dla mnie było pewnym zaskoczeniem, kiedy usłyszałem, jak duży temat zrobiono z benchmarku FTSE Russell, bo znając całe spektrum funduszy prawie, które są dostępne w naszym kraju, ja nie pamiętam prawie żadnego, który korzysta z tych benchmarków, więc waga MSCI dla mnie jest bez porównania większa tego, co się dzieje. No i mówię, czekam z niecierpliwością, żeby zobaczyć, czy to prawda, że kto miał sprzedać, to już sprzedał najpierw w maju, później w sierpniu, czy znowu będziemy mieli trzeci raz zaskoczenie, bo okaże się, że fundusze wychodzą. Prawdą jest, że fundusze zagraniczne już w tej chwili są na Polsce wyraźnie niedoważone. To jakby wiele źródeł potwierdza. Natomiast czy to znaczy, że
sprzedawać nie będą, no, czas pokaże. Jeżeli zakończymy dobrze listopad, to wydaje mi się, że grudzień może być bardzo dobry i możemy rzeczywiście zrobić szczyty. Jakieś. A jakieś dopalenie ze strony PPK? Spodziewa się pan tego? No realne, czyli wynikające z rzeczywistych napływów, no to myślę, że zobaczymy za rok może. Dziękuję bardzo. Kamil Cisowski, szef działu analiz i doradztwa inwestycyjnego w DXElion, komentował dla państwa najważniejsze wydarzenia rynkowe tego tygodnia. Za tydzień, jeśli wszystko dobrze pójdzie, tutaj w studiu Bankier TV pojawi się Piotr Kuczyński. Życzymy udanego, przedłużonego weekendu i miłego świętowania. Do zobaczenia. Do widzenia.